Witam Państwa serdecznie w programie Piotr Wiśniewski, Prawda Najmojsza. Rodacy, widzowie, kochani, dziś ja, król Piotr Żelazny Wiśniewski I Samozwańczy, opowie Wam o milionach, które trwonią nasi artyści w naszym cudnym kraju. Szanowni Państwo, długo się wzbraniałem, zastanawiałem się, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł, czy chcę, czy nie chcę, czy gadać, czy nie gadać. Gadulstwo wygrało. Ci z Państwa, którzy odwiedzają nas w teatrze, dobrze wiedzą, że muszę se pogadać. Po prostu jak sobie nie pogadam z Państwem, to jestem chory. Teraz Państwa mi bardzo brakuje, nie spotykamy się w teatrze, tak więc postanowiłem, że nakręcę dla Państwa program, żeby sobie trochę pogadać. Nie szczimia. Drodzy Państwo, nie szczimia, po prostu nie szczimia, jak Wam nie opowiem o tym, jak to jest z tymi wielkimi milionami artystów. My dostaliśmy, to dostaliśmy, 348 tysięcy, drodzy Państwo. Ta kopęga. Jak oni mi to przeleją, biorę córkę, biorę żonę, lecimy na... Nabytom. Nie no, oczywiście, że nie. Drodzy Państwo, jak dostaniemy te pieniądze, to my je wydamy na Państwa. Tak, dla Państwa. My zrobimy tutaj cudowne rzeczy, ponakręcamy, powymyślamy, popiszemy, nagramy to wszystko i udostępnimy Państwu w internecie, żebyście Państwo podczas tych smutnych dni mieli odrobinę radości. No, oczywiście ten, kto ma ochotę, nie? Że nie będziemy nikogo zmuszać. Kultura jeszcze w tym państwie nie jest obowiązkowa. A mogłaby być. Napisaliśmy ten wniosek o to dofinansowanie, no bo chcieliśmy pomocy, nie? Bo już z głodu przymieramy. Dobrze, że teściu ogórki przysyła. No ale napisaliśmy i pyk, 348 tysięcy. Boże. Co? Ja już miałem takie plany, przede wszystkim się wyprowadzić. Za granicę. No ale nie, no poważnie. Tośmy się ucieszyli, ale od razu mówię, Marta, ty się nie ciesz, póki tego na koncie nie ma. No i po co to powiedziałem? No tak, ledwo się pochwaliłem, anulowane. I teraz ostatnio dzwonię tam do Instytutu Teatralnego i pytam, czy jednak może się namyślili, może jednak dadzą, może jednak przeżyjemy, może jednak coś, nie? No i pani mówi, że chyba dadzą. No to od razu mi trochę lepiej się zrobiło. Ale potem kobitka mi się żali. Słuchajcie, no to jest okropne. No na litość boską, co się dzieje w tym kraju, no? Taki fajny naród, tacy fajni ludzie. Co po niektórzy? Nie, no fajni, ale słuchajcie, no nie może być tak, że nagle po prostu jakieś donosy. Ten powinien, ten nie powinien, ten oszukał, ten produkował pralki, a teraz pracuje przy scenie, tamten coś tam spawał, a teraz niby coś. No. Kochani, no. No pewnie, że... Słuchajcie, jest różnie. Jedni kręcą, drudzy nie kręcą. A czy jest tak... Ale nie, ale szczerze. Jest tak, że nikt nie ma sobie nic do zarzucenia? Że ktoś tam coś albo myśli, albo fakty? A co było parę lat temu, że się na liczniki do wody te... Na wodomierze to się robiło, magnesy się dawało. Albo jakieś pętle na licznikach elektrycznych, żeby za prąd nie płacić. No, kto tak robi? A jak kupowali ten F-16 na ogródkach od Kazia? No, bo nie chciało się w sklepie wódki kupić akcyzowanej. No było tak. Drodzy Państwo, każdy coś tam gdzieś ma, ale nie możemy wszystkich traktować tak samo. No nie możemy powiedzieć, że wszyscy kradną, że wszyscy naciągają. My na przykład nie. No co, gdzie ja? Przestańcie. Nigdy w życiu. Nie, absolutnie. Ale gdzie? Są ludzie, którzy na to zasługują. Są instytucje, firmy, które potrzebują tych pieniędzy. Drodzy Państwo, wszyscy dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim wsparcia. No, no nie możemy się tak atakować nawzajem, nie możemy się tak kłócić i szczuć na siebie, na litość boską. Ludzie, no. Przytulić się trzeba, uśmiechnąć do siebie, podać se dłoń. No co nam innego pozostało?
w 37 milionów ludzi, to my byśmy taką siłę zbudowali, takie pole rażenia miłej, fajnej energii, a nie takie brzydkie, kurcze zachowania. No, no przestańcie, no. Ale się porobiło, co? Niech to jasny gwint. To jest szok, nie? To jest szok. Ty, normalnie pierwszy raz, jak Bóg mi świadkiem, pierwszy raz artyści mieli dostać pieniądze, nie? No mieliśmy dostać, no. Jak ja się cieszyłem, słuchajcie, jak Jo się cieszył, ja nie wiem, to po prostu, no ja się tak dawno nie cieszyłem. Tak jak się teraz cieszyłem, to się dawno nie cieszyłem. Znaczy, tak jak się wtedy cieszyłem, to się dawno nie cieszyłem, nie? No ale co? Ledwo opublikowaliśmy to na fejsu Niuniusiu, ledwo to powiedzieliśmy światu, no już się rozmyślili, no. No już się... I dlaczego? Dlaczego? No bo ktoś pozazdrościł, ktoś pożałował, a mi tak piszczało mi w uchu, piszczało mi. Ja tak trochę nawet, bo ja mam silną intuicję, ja tak trochę słyszałem, nie? I tak mówię, kurczę Piotrek, nie ciesz się, bo jebnie. I jebło. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jak ktoś, kto zarabia miesięcznie 3000 zł, 5000 zł, nagle słyszy, że ktoś otrzymał 2 miliony, 3 miliony, 5 milionów, to jest to przerażające. Ale podkreślam, że dobrze jest sprawdzić w internecie, pośledzić, poświęcić na to czas, żeby zweryfikować swoją wiedzę i fakty do tego, czy osoba, która te pieniądze otrzyma, faktycznie je wyda na poszczególne podmioty, na inne firmy uczciwie, czy nie, po prostu. Zadzwoniłem do Instytutu Teatralnego, żeby zapytać, czy sprawa się jednak ziści i czy te pieniądze otrzymamy. I powiem Państwu szczerze, no to jest szok. No to jest szok po prostu, że dochodzi nawet do takich sytuacji jak kablowanie. Normalnie strzelanie z ucha. Ludzie, panie, które pracują w Instytucie Teatralnym, otrzymują donosy, że ktoś wziął pieniądze albo że ktoś aplikował o pieniądze, komu one się nie należą. No ludzie, co to są za paranoje? No nie pozwalamy komuś otrzymać pieniędzy, donosimy, kablujemy. Co to są za czasy? Szanowni Państwo, ja mam pomysł, no. Po prostu należałoby zrobić tak. Niech każdy dostanie 2000, 3000, nie wiem. Niech może jacyś matematycy wezmą po prostu do ręki kalkulator. Niech wyliczą kto, co i ile potrzebuje, żeby na takim stand-by'u przetrwać kolejne miesiące. Niech porozsyłają każdemu, co mu się należy. I tak sobie z tym całym wirusem poradzimy. Po prostu po troszeczku, przecież nie chodzi o to, żebyśmy teraz mieli na wielkie luksusy, nie? Nie chodzi o to, żebyśmy teraz mieli na sushi, jacuzzi i różne takie. Po prostu niech każdy dostanie na przetrwanie, ludzie, na przetrwanie, po prostu takie absolutne minimum. Niech kredyty zamrożą, tak żeby nie trzeba było tego teraz płacić. Niech opłaty poredukują i po prostu dadzą na przetrwanie, bo każdy traci. A ten, kto się bogaci, no to wiadomo, nie dostanie, nie? Miliony. Pewnie, że miliony. Proszę Państwa, na kulturze tylko miliony. Jak już zarabiać, to 100, 200 zł? Nie, to milion dwa, to ja rozumiem, no. Tylko jak to zrobić, drodzy Państwo, jak to zrobić, no? Po prostu otworzyć teatr, no. Ja tak zrobiłem i proszę. Fura, skóra i komura. No tak, proszę Państwa. My jako Teatr Żelazny w zeszłym roku zrobiliśmy bańkę. Milion złotych. No? Domu nie wybudowałem. Auto na kredyt. No ale bańkę zrobiłem, nie? A ile z tego zostało? Proszę Państwa, wiecie, jakie to są koszty? Remont tego budynku kosztował 600 tysięcy. I to nie liczę wszystkiego i tylko do końca zeszłego roku. No to, to tak. To, co się zarabia, to jest jedno, a to, co się wydaje, to jest drugie. No. I to nie wydaje na siebie, proszę Państwa. Ja w McDonaldzie to byłem ostatnio chyba w zeszłym tygodniu. Nie, no żartuję, nie w McDonaldzie. Nie, no po prostu wydaje się dużo na różne rzeczy, proszę Państwa. Śmieci. Wiecie Państwo, ile śmieci kosztują? Ja nie wiedziałem. Ja jakbym wcześniej pomyślał, to 10 lat temu nie otwierałbym teatru, tylko otworzyłbym wysypisko śmieci, proszę Państwa. Tam są pieniądze, a nie w kulturze. Proszę Państwa, ja za śmieci płacę 260 zł każdego miesiąca. W teatrze?
No, my tu nie bałaganimy. To nie jest tak, że się codziennie sprząta. Sprząta się raz w tygodniu, co najwyżej. No, a tyle śmieci jest. Może ktoś nam podrzuca. Kochani, no przecież, a co wy myślicie? Ile reklama kosztuje? Promocja. Przecież ja tutaj mam cały czas sytuację, że przychodzą ludzie, sąsiedzi nasi tu blisko mieszkają i oni nie wiedzą, że tu jest teatr. Jedna pani ostatnio przyszła, ja myślałam, że wy się ciągle remontujecie. Ja mówię, fajny teatr, od 10 lat się remontuje. No pewnie, że jesteśmy cały czas w remoncie, ale jak my byśmy byli cały czas w remoncie i byśmy w ogóle nie grali, to skąd my byśmy na to pieniądze brali, te grube miliony? Przecież to nie jest tak łatwo z dotacjami, proszę państwa, bo my dotacji nie pobieramy. My jesteśmy teatr prywatny, samowystarczalny, samofinansujący się. Znaczy się. No nie tak do końca, bo tam się trafił sponsor jeden czy drugi. Mamy takich aniołów, którzy nam pomagają i dbają o to, żebyśmy z głodu nie poumierali. No, ale to teraz o umieraniu to trochę trudno mówić przy tym COVID-zie. No ale dobra, nieważne. Proszę państwa, chodzi po prostu o to, że no raz na jakiś czas gdzieś tam jakąś piątkę czy dyszkę dostaniemy, nie? Ale ogólnie to my nie staramy się o żadne dotacje, nie piszemy wniosków, bo my na to czasu nie mamy. My repertuar budujemy dla państwa, no. Są artyści, którzy zarabiają grube miliony, proszę państwa, pewnie, że są, ale to są jednostki wybitne. To są ludzie, którzy robią albo mega, mega, mega światowe rzeczy i po prostu są wybitni i trzeba ich pielęgnować i dbać o nich, albo są po prostu świetnymi, nie wiem, komercjalizatorami. Po prostu robią fajne rzeczy, które ludzie chcą oglądać. No bo co? Źle mówię? Na przykład tak, albo jeden robi sztukę taką wysoką, wzniosłą i jest po kilka osób na widowni, albo ktoś robi taką, jakby to powiedzieć, sztukę bardziej rozrywkową, nie? I po prostu wszyscy potem chcą to oglądać i za to płacą, no. I mieć do kogoś pretensje za to, że znalazł pomysł na zarabianie pieniędzy, bo robi to, co kocha, robi to świetnie, bo wszyscy chcą to oglądać i zarabiać na tym kasę? Spoko sprawa. Przynajmniej nie żyje z zasiłków na garnuszku państwa, nie? No bo to jest kwestia moralności, nie? Jeżeli na przykład mam dużo pieniędzy i mi wystarcza, no to jak jest okazja otrzymania jakiegoś dofinansowania, no to nie wyciągam łapy, nie? No bo mam swoich dużo, no to nie chcę. To jest postawa obywatelska. To jest moralnie godne, proszę państwa. No tak. Ale są tacy, co pomyśleli, no co, lepiej jak jest więcej, nie? Po prostu. Mam bańkę, dostanę drugą, mam dwie. No i co? Z dwoma jest z dwiema bańkami jest lepiej niż z jedną, nie? No właśnie, no. Niektórzy myślą tak, a inni myślą inaczej. Szanowni państwo, no przecież nie można wszystkich traktować tak samo, nie? No przecież nie każdy, kto ma 1,80 m musi stracić głowę, bo się zgadzamy tylko na chodzenie tych, którzy mają 1,70 m, nie? Ja bym głowy nie stracił. Dobra, nie będę zanudzał, chciałem jeszcze tylko państwu powiedzieć, że ja teraz tak będę non-stop. Ja nie mam z kim pogadać, nie mam do kogo się odezwać, teraz Marta już mnie nie chce słuchać, więc ja po prostu postanowiłem, że sobie będę do was gadał. Postawię sobie kamerę. Nie wiem, co operator na to, pan reżyser i w ogóle, bo oni to nie przeżyją tego mojego gadulstwa. No ale jakoś tak, muszę się do kogoś odezwać, nie? Nie mam was tu... Wiesz, jak tu jest smutno w tym teatrze? Boże, tak chodzę sobie tutaj, tak patrzę, jak tu kiedyś było fajnie. Znaczy nie, no były takie czasy, że było bardzo mało ludzi. No pewnie, że były takie czasy, że nikogo nie było. Ale ja już zapomniałem trochę o tych czasach. Teraz to cały czas pamiętam, jak było tutaj full, jak tu było fajnie. No... I chciałbym, żeby to wróciło, drodzy państwo. A wy nie? Nie chcielibyście wrócić do teatru, do nas, tutaj? Chcielibyście. No pewnie, żebyście chcieli. Słuchajcie, dlatego tak będę się po prostu teraz z wami spotykał. Przed kamerą, w internetach. No, może mi się spodoba i w ogóle nie będę chciał już na żywo rozmawiać. Nie spodoba mi się. Chcę na żywo, tu, na scenie, przed państwem. Znaczy, przed państwem polskim też, no, ale ogólnie przed... naszymi kochanymi widzami. No. Także, drodzy państwo, ja jeszcze wygłoszę orędzie. Znaczy król Piotr Żelazny I wygłosi orędzie. No. I trzymajcie się wszyscy mocno. I otuchy sobie tutaj nawzajem dawać i wspierać się. A nie takie brzydkie rzeczy, dobra? No. To do zaś.
Do zobaczenia. Piotr Wiśniewski, prawda najmojsza. Najmojsza. Drodzy rodacy, w każdym narodzie są różne barany. I z prawej, i z lewej. My też swoich mamy. Mamy bogatych, biednych i chorych, również szalenie zadowolonych. Lecz gdy się w kraju bardzo źle dzieje, jedyne dające choć małą nadzieję są silne ręce małych Polaków. Takich jak my. Zwyczajnych Polaków. Trzeba wam wiedzieć, moi kochani, że doktor, fryzjerka, świetny mechanik, hydraulik, artysta są tacy sami. Każdy każdemu niech da, kurde, wsparcie. Tego dziś wszyscy chcą przecież najbardziej. Tak? Nigdy w kryzysie nie będziemy sami. Silni będziemy, nie miękiszonami.